Z listu świętego Judy, Apostoła. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Zasi Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Miłosierdzie wami pokój i miłość, niech będą udzielone obficie. Umiłowani. Wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu uważam za potrzebne napisać do was aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie którzy dawno już są zapisani na to potępienie bezbożni którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę a nawet wypierają się jedynego władcy i pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pragnę zaś, abyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli, i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie. Spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia, jak Sodoma i Gomora, i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób jak one, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład, przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. Podobnie więc ci prorocy ze snów, ciała plugawią. Panowani odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na chwały. Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście, samych siebie pasą. Obłoki bez wody wiatrami unoszone, drzewa jesienne mające owocu dwa razy uschłe, wykorzenione, rozchłukane bałwany morskie, wypluwające swoją hańbę gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności, na wieki przeznaczone. Wy zaś umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, Gdy mówili do Was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych porządliwości. Oni to powodują podziały. A sami są cieleśni i ducha nie mają. Wy zaś umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary. W Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości Ratujcie ich, wyrywając z ognia, dla drugich zaś śmiejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet hiton, zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jednemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Chwała, majestat, moc i władza, przed wszystkimi wiekami, i teraz, i na wszystkie wieki. Amen.